Siemoneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach Wyzwanie Ranczo. My właśnie wróciliśmy z urlopu. Zobaczcie jak cudownie witają nas nasze zwierzaki. Ewidentnie się za nami stęskniły, więc na dzień dobry oczywiście je przytulamy i wszystko. Ja chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zajęli tak jak wam mówiłam w poprzednim odcinku odnalezieniem tych tajemniczych jaskiń i w tym celu pojedziemy chyba sobie samą Emily, dlatego że słyszałam, że tam warto jest jechać kimś, kto jeździ konno. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale tak słyszałam, więc po prostu tak też zrobimy. Emily pojedzie dzisiaj sam. tylko poczekajcie, wiecie co? Zanim pojedziemy, trzeba dbać o to, żebyśmy brali udział w tych konkursach. To jest chwila, także niech ona leci na konkurs. Weźmy sobie dzisiaj ekspert, bo ostatnio zdobyliśmy tak: w początkującym złoto, w średnio zaawansowanym zdobyliśmy srebro, a w ekspercie nie jesteśmy gotowi na eksperta. Zobaczcie, zalecany siódmy poziom. Nie, nie jesteśmy gotowi. Weźmiemy sobie może w takim układzie coś innego, w czym jeszcze nie braliśmy udziału. Poczekajcie, jak wygląda tutaj ekspert też nie jesteśmy do końca jeszcze gotowi. Początkujący weźmiemy sobie beczki. Teraz widzę, że nasze medale pokazują się tutaj obok poziomu, także super, będziemy dzięki temu mogli sobie to kontrolować. Lecimy wtedy na beczki, słuchajcie, nie ma co przesadzać, trzeba w siebie wierzyć. Ja nie mówię, że nie, ale też nie wolno być lekko myślnym i wiecie, wierzyć w cuda, że uda nam się wygrać, jak nie mamy totalnie żadnych tak naprawdę umiejętności. Dobra, jak wrócimy, to pojedziemy szukać jaskini, tymczasem zobaczmy, czego potrzebują nasze rośliny. Chyba, zobacz, Niczego. Czy my możemy nawozić tym końskim łajnem, czy słabo? Możemy, zobaczcie, obornikiem. To chodźcie. Patryk, szybciutko tutaj nawieziemy, może jakość będzie lepsza, a my coś przynajmniej zrobimy z tym obornikiem, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, ilość tego jest bardzo duża, koniec, co chwilę tu jeszcze nam dorabiają ten nawóz, także tym bardziej szybciutko go tutaj zużyjemy, jak najszybciej. Myśmy to jeszcze też możemy nawieść, zobaczymy, czy jeszcze mamy, wiem, że Emily ma też dużo, ale no, spróbujemy zużyć wszystko, co jest, żeby tutaj jednak te nasze roślinki rosły sobie zdrowo, bo nawóz jest potrzebny, powiem Wam szczerze. Ja też mam swoją szklarnię z pomidorami, i widzę różnicę, kiedy się nawiezie, a kiedy się nie nawiezie, także naprawdę tutaj nie ma co oszczędzać na nawozie, zwłaszcza, że i tak jest naturalny i tak non-stop tak naprawdę powstaje, bo nasza konie jak wiemy sami po prostu nie przestają go tworzyć, także szybciutko tutaj wszystko sobie nawieziemy. Chciałabym, żebyśmy może zdążyli jeszcze zrobić jakiś nektar, bo jednak tutaj trochę nam szczerze mówiąc brakuje czasu na ten nektar, a jednak to będzie dla nas bardzo istotne. W domu jest brudno, wiem, powinnam wynieść wszystko i odkurzyć, może to zrobimy, ale nie dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj chciałabym, żebyśmy po prostu zrobili coś innego i na tym innym się skupimy. Szybciutko, jak jest wszystko nawiezione, lecimy, a tymczasem wraca Emily i zdobywa, jak widzimy, złoty medal. Gratulacje! Dzięki pięknemu popisowi zwinności i wytrzymałości udało Ci się zająć pierwsze miejsce w kategorii dla początkujących. Tłum szaleje, dostrzegając w Tobie wschodzącą gwiazdę. Jeśli będziesz ćwiczyć dalej i brać udział w zawodach, bardzo szybko zdobędziesz tytuł najlepszego czempiona, jak pamiętamy wyzwaniem tutaj naszego wyzwania Rancho oczywiście jest zdobyć ten czempion, więc musimy oczywiście starać się po prostu dalej, wiecie co póki Patryk i tak robić będzie ten nektar, ja myślę, że wystawimy jego odkurzacz, bo tylko on ma odkurzacz proszę bardzo, damy go na chwilę Emily. ja wystawię te meble i musimy tu trochę odkurzyć, no bo jednak syf jest niesamowity także dajcie mi chwilę, na chwilę chociaż wystawimy te dwa foteliki, mi się wydaje, że to wystarczy i już powinno iść nam wtedy odkurzać, momencik, wyciąga Patryk tutaj oczywiście, żonie wyobraźmy sobie, że pomaga i wyciągną te dwa fotele, żeby Emily mogła w spokoju tutaj poodkurzać, a potem lecimy zwiedzać jaskinie. Także już się nie mogę doczekać. Chodź, Emily, szybko odkurzymy. Niech Patryk w tym czasie coś mi się zawiesiło. Niech Patryk w tym czasie zajmie się swoimi, wiecie, tymi, no kurczę. Nektarami często te słowo mi gdzieś tam ucieka, a ty w tym czasie chodź zajmij się proszę tutaj tym odkurzaniem i chyba się w końcu uda, bo jest paskudnie brudno i uwaga, uwaga, tak, wyciągamy odkurzacz i odkurzamy także super, rewelacja. Może w końcu w domu będzie troszeczkę ładniej byście w to nie uwierzyli, ja już mam meble tutaj wprawdzie z powrotem wstawione, trzy razy musieliśmy wyciągać, odkurzać, żeby tutaj zaczęło lśnić, także naprawdę mieliśmy brudno, aż wstyd. E, tymczasem Patryk zdążył zrobić chyba dwie, o wywalił się tutaj w ten e, do ale zdążył zrobić chyba dwie butelki, już mamy chyba tutaj wstawione, zobaczymy jak wartość w tym czasie, uwaga, uwaga, czy rośnie. E, umiarkowanie leżakowane, chyba jeszcze troszeczkę musi poleżeć, żeby to miało większą wartość, ale ja jestem pełna nadziei, nie będzie tak źle, bo sprzedać przykładowo 50 butelek po tysiaku nie będzie tak źle, ale sprzedać 500 butelek po stówie to by była masakra. Nie wiem, czy byśmy dali radę. Także super, że to się tak wszystko rozwija. Dobra, nie gadamy więcej. Dom jest czysty, nie, jeszcze jest wanna do wyczyszczenia, wypolerujemy. Dopiero jak posprzątamy w domu, pojedziemy sobie dalej, bo szczerze mówiąc, no nie możemy mieć bałaganu. Kurczę, nasz dom musi jakoś wyglądać. Tak jak wam mówiłam, na ranczu ten dom może nie musi aż lśnić, bez przesady, ale no nie może być brudny musi być czysto w miarę, cudownie czysto, zobaczcie, także nasza Emily też jest szczęśliwa, że dzisiaj znaleźliśmy troszeczkę czasu, żeby posprzątać, no i myślę, że poczekajcie dajmy skończyć tego Patrickowi ten nektar bo nie chcę go potem stracić, bo to niestety przerwie, nawet jak już był praktycznie przy końcu udało nam się zrobić, chowamy go do leżakowania i w tym momencie właśnie wyjeżdżamy naszą Emily, Patryk zajmie się zwierzeczkami po prostu tutaj i z końmi, i z kuskami, trochę pobądź, nie wiem ostrzysz, wyduj, tutaj cokolwiek porób a my w tym czasie jedziemy szukać tej jaskini, także bierzemy telefon, wybieramy się w podróż, chociaż nie wiem, czy to jest konieczne, poczekajcie, dajcie mi w ogóle otworzyć sobie mapę, także weźmy na razie podróżuj, sama jedziesz, bo chciałabym zobaczyć, gdzie w ogóle ta dzielnica jest, ja nawet szczerze mówiąc nie wiem, jak się nasza nazywa, zrobiłam sobie screena z informacjami, gdzie ta jaskinia będzie, żebyśmy w miarę udało nam się ją znaleźć, poczekajcie, szukam w moim telefonie, wiecie, że ja mam 15 tysięcy zdjęć w telefonie, masakra, także coś znaleźć tutaj, to to jest po prostu koszmar, ja w ogóle zawsze sobie Obiecuję, że telefon ogarnę i nigdy tego nie robię. Kto ma tak samo, to dajcie znać w komentarzu. I uwaga, żeby znaleźć tą jaskinię, Simowie będą musieli udać się do dzielnicy Galoping. Galoping? Która to jest Galoping? Kanion jeźdźców? Ej, fajnie, że my mamy wszystko po polsku. Ale chyba tutaj. Galopujący wąwóz, tak mi się kojarzy Galoping, nie? Czyli ogólnie tam, gdzie byliśmy naprawdę na tych czasach. Co mamy dalej? Wystarczy jakakolwiek z trzech działek, chociaż rezydencja Gusmana jest najbliżej. A która to jest rezydencja Guzmana? No, widzicie, my się nie dowiemy. No dobra, słuchaj, wybierzemy sobie tak, że niby jedziemy odwiedzić Gęsiarza, proszę bardzo. Przy okazji poznamy się z tym panem, on nie jest naszym sąsiadem, nie musimy z nim rozmawiać, ale zawsze miło jest poznać ludność, która tutaj mieszka. Uwaga, uwaga, wybieramy się w podróż. I uwaga, jesteśmy jak od razu tutaj. O, ale pięknego ma pan konia. Zobaczcie, jak ma sierść taką chyba bardziej kędziowatą niż nasze. Od razu porozmawiajmy z tym panem, proszę bardzo, kurtuazyjne powitanie. Spytajmy, czy on ma jakąś radę, gdzie tą jaskinię może znaleźć, czy ten pan poszedł. No dobra, to nie to. Porozmawiamy z koniem. Przyjazne powitanie chociaż. No, zważywszy na to, że my jesteśmy koniarą, to myślę, że tutaj każdy koń, zobaczcie, się do nas będzie łasił. Także. Aha. Okej, okay, dobra, jednak troszeczkę chyba coś tutaj nadinterpretowałam. Dobra, wyobraźmy sobie, że tak właśnie jest. Ja sobie zatrzymam i teraz dalej tutaj odpalam sobie ten mój zrzut ekranu, żeby się dowiedzieć coś więcej. E, wystarczy, okej, okay, jesteśmy na jakiejś tych działek. Stąd gracze powinni zlokalizować kamienny most na dalekim południowym krańcu mapy. Okej, okay. słuchajcie, także szukamy kamiennego mostu kurczę, to jest dość trudne do odszukania, bo powiem szczerze, czekajcie, czekajcie no proszę, jedźmy sobie po prostu na końce mapy zobaczymy, czy coś nam się tutaj rzuci ale piękne, ta rzeka w tym kanionie no coś pięknego jednak my szukamy czegoś innego uwaga, tu jest wodospad nasz wodoświst został Wiecie, wy co, no, no? nie wiem, czy my tu przyjdziemy. Ja sobie ewentualnie e, pozwolę się teleportować. Słuchajcie, wybaczcie mi to oszustwo, ale no, oczywiście, Patryk jednak zostawił. No, co za luj! A to jednak, no, jest sprzęt, którego byśmy nie chcieli tracić. Poczekajcie, szukamy tego kamiennego mostu. Nic mi to na razie nie mówi. Tutaj nawet nie możemy podejść, więc to na pewno nie jest tutaj. Czy to jest na pewno w dobrym miejscu? Nie wiem, szczerze mówiąc. No, wydaje mi się, że przetłumaczyliśmy to najlepiej, jak tylko szło. Jest! Patrzcie, tam! Przypadkiem znaleziona, nie znalazłam nawet tego kamiennego mostu. może gdzieś tutaj jest, zobaczymy, przyjrzyj się. Chyba nie widzę, ale to nic, bo znalazłam jaskinię, tylko co my mamy tutaj w tej wodzie brodzić, bo zobaczcie, to jest chyba lekka rzeka. Jak my mamy tutaj przyjść? No, zobaczymy. Ja dam naszej Emilii robotę. Niech przybiegnie truchtem. Zobaczymy, czy jej się uda. Najpierw, niech tylko schowa ten wodoświs, Udało nam się schować. I uwaga, biegniemy z nią w stroju kąpielowym. Przed tym, jak będziemy wchodzili do jaskini się przebierzemy. No, bo jednak chciałabym, żeby tam się nie podrapała i wszystko. Także najlepiej, żeby miała jakiś taki wiecie strój naprawdę zamknięty. Ale uwaga, uwaga, do przebiegnięcia mamy kawałek naprawdę drogi. Jest już 15.30, także jaski nie będziemy chyba zwiedzać już po południu, lekko po zmroku. Ale Mili się nie boi, ona jaskinie zna. Kto oglądał Sulani, ten doskonale wie, że tam też to ona eksplorowała jaskinię, także myślę, że tutaj nie masz nic przeciwko. Właściwie może, że jest, może dobrze, że jesteśmy w kostiumie kąpielowym, gdyż zobaczcie, biegniemy wodą w tym wąwozie. Ej, ale jakie widoki! fantastycznie to wygląda, tam był chyba ten zerwany kamienny most, co tak to przynajmniej wygląda. Niemniej przypadkowo udało nam się tą jaskinię znaleźć i bez tego. Uwaga, uwaga i jest. Eksploruj Groty Strachu. Zwiedzanie jaskini 0 na 100. Poziom pierwszy, także tutaj będą różne te opcje i uwaga, będziemy czekali, aż będą nam się pokazywały jakieś interakcje związane z zwiedzaniem i już jest. Z ciemności wyłania się szkielet trzymający w dłoni kościany mikrofon i zaczyna rymować. Emily zostaje wy zwana na rapową bitwę. Atak czy obrona? E, szansa na zadanie obrażeń, szansa na uzdrowienie. No my mamy dużo punktów zdrowia, więc możemy sobie pozwolić na atak. Uwaga, uwaga. Emily pokonała istotę, która najwyraźniej coś upuściła. Zwiedzanie jaskini plus 25, spoko. Lecimy dalej. Dostaliśmy kwiaty i owoce farmera. Oj, coś mi tutaj uciekło. Kolejna rzecz. Olbrzymi wywijający hołubce pająk. Fuj, ja bym uciekała od razu, bo nienawidzę pająków. Emily przekracza próg wiodących do jaskin drzew. Obl lepionych jedwabistą nicią. W ciemności błyska ośmioro oczu i w tym z ścienia wyłania się olbrzymi pająk. Ma cztery pary odnóżył, fuj, obrzydlistwo, które obleczono w pomarańczowe tenisówki, ok Istota wywija nimi na prawo i lewo, wykonując jakiegoś rodzaju taniec, pułamaniec i spoglądając wyczekująco na przybyszkę, Emily otrzymuje wyzwanie na taneczny pojedynek. Pająk punkty zdrowia ma 10, my mamy 30, no to bierzemy atak oczywiście. I uwaga, Emily pokonała istotę, super. Bardzo się cieszę, Emily sobie fantastycznie w jaski nie radzi, także niech jak najbardziej tam dalej jest i próbuje atakować. Ja sobie troszeczkę oczywiście przyspieszam, bo troszeczkę nudno byłoby nam czekać. Uwaga, teraz jest niedźwiedź. Niedźwiedź punktu zdrowia ma 6. A my mamy 30. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale właśnie on zawył. Klucząc w mrocznej, złowrogiej pieczarze Emily słyszy gdzieś w pobliżu głośny ryk. Gdy się odwraca, jej oczom ukazuje się kolosalny, mocarny. Niedźwiedź z pazurami. Zwierzę prycha i wyciąga łapę, wyzywając dom morosłą speloloszkę na pojedynek w siłowaniu się na rękę. Lecimy na atak, oczywiście, istota zadaje 6 punktów obrażeń Simce w imieniu Emili, ale nadal mamy dużo, także nadal w tej jaskini zostajemy. I ciekawe, uwaga, kolejny, kolejny niedźwiedź. Kto by pomyślał, że niedźwiedzie potrafią być takie niemiłe, Emili sięga głębiej i mocniej chwyta łapę. Lecimy dalej. Słuchajcie, mamy jeszcze 24 i uwaga, uwaga. Pokonaliśmy istotę, także super. Walczymy dalej, szczerze. Mówiąc, ta jaskinia troszkę mnie nudzi mam nadzieję, że to tam gdzieś się w końcu rozwinie, wiszący nietoperz, gdy Emily wychodzi na otwartą przestrzeń dostrzega zwisającego z sufitu ogromnego nietoperza, który zdaje się przywoływać ją do siebie, by wyzywać Simkę na pojedynek w jak najdłuższym zwisaniu do góry nogami. Emily bierze głęboki oddech i podejmuje się wyzwania. Nietoperz ma 10 punktów, my mamy 24, więc jeszcze lecimy. Istota zadaje 5 punktów obrażeń Simce w imieniu Emily. Dobra, i tak na razie mamy jeszcze dużo, także jeszcze zostaniemy i raz jeszcze jeszcze pozwalamy sobie na atak, uwaga, uwaga! Udało się nam także super. No i słuchajcie, znowu mój program do nagrywania zrobił mi nieśmieszny dowcip, ale opowiem Wam, co się stało pomiędzy. Emili dotarła w jaskini do pewnych drzwi, po których w otworzeniu ledwo uszła z życiem i z jaskini ją po prostu wywalono. Teraz musimy czekać prawdopodobnie 8 godzin, 6 godzin, nie jestem pewna, czy tyle, bo nie możemy drugi raz tej jaskini zwiedzać, więc postanowiłam zawołać tutaj magię i razem z magią sobie trenujemy. Już tutaj obczaiłam, że, przepraszam, coś z moim głosem się dzieje, obczaiłam, że mamy tutaj ognisko więc w razie co zrobimy sobie tutaj coś do jedzenia że Mamy tutaj toaletę, więc w razie co skorzystamy i na ławce się prześpimy i poczekamy, czy po tych sześciu godzinach będziemy musieli, będziemy mogli już zwiedzić, czy będziemy musieli wracać tu raz jeszcze. Pokazywałam Wam też, z czego też oczywiście nie zobaczycie, bo się nie nagrało, jak łatwo znaleźć tą jaskinię. To jest dom tego sąsiada, do którego się kierowaliśmy, a jaskinia, zobaczcie, jest tam na dole. Myśmy poprzednio po prostu szli w tą stronę i temu zabłądziliśmy. Jaskinia jest tam i zobaczcie, obok jest naprawdę kamienny most, który naprawdę nie wiem jak się trzyma, jakim cudem, no ale się trzyma. No, i tutaj tym mostem, de facto, faktycznie takim znakiem charakterystycznym, może być ten most. Oczywiście, bo ta jaskinia znajduje się tam w dole, której nadal nie możemy chyba niestety zwiedzać. Bo zobaczcie, zwiedzanie jaskiń 100 na 100 poziom 1, ale Emily ma na dziś dość grot strachu, no bo ledwo z tym życiem uszła, także nie ma się jej co dziwić. Więc niech sobie tutaj pojeździ troszeczkę z magią. Już mówiłam, że nawet ostatecznie możemy rozbić tutaj namiot, żeby tę chwileczkę pobyć, żeby nie wracać za każdym razem do domu. Bo szczerze mówiąc, ja bym chciała tą jaskinie zwiedzić raz. A porządnie, a nie non stop tutaj wracać. Także tutaj chwileczkę pojeździmy sobie na magii, poćwiczymy. Zrobiło się późno, czas nie minął. Nasze potrzeby nie są najgorsze. Jeszcze zjemy, zanim ten czas upłynie, bo najgorzej, co można zrobić, to iść do jaskini głodnym, bo się może okazać, że coś nas tam na chwilę uwięzi i nie zdążymy zjeść na czas, i nasza Emily by zapłaciła za to życiem. Także nie ma co tutaj ryzykować. Coś jeszcze zjemy, rozpalimy ogień, poczekaj, może byśmy już dali magii spokój, co? Bo już trochę na niej ćwiczymy. Magia zresztą sama, jak widzimy, ma po prostu dość, także od razu zejść z niej, zapytaj, co się stało, rozwesel, porozmawiaj z nią chwileczkę. Poczekajcie, musimy najpierw zejść. A, myślałam, że nas znowu zrzuci, ale na szczęście nam się udało, nie. E, słuchaj, ja bym chciała, żebyś tak rozweselił ją troszeczkę, zobaczymy, jakie są jej potrzeby, co tutaj magia ma. Jest najedzona, zabawa ok, wszystko ok. Siusiu jej się chciało, a nie może sikać jak my na niej jesteśmy? Dziwnie, nie? Wymasuj jej szyję, wyczyść kopyta, oczywiście się troszeczkę naszą magią poprosić o uwagi dotyczące szkolenia konia. No i i myślę, że wtedy moglibyśmy tutaj sobie przyjść, właśnie już rozpalić to ognisko. Robi się późno, robi się na pewno zimno. My jesteśmy cały czas w tym stroju kąpielowym, zapomniałam ją przebrać, także od razu ją może zmienimy tutaj na to. Proszę bardzo. Magia udzielił Simce o imieniu Emily bardzo cennych wskazówek, głównie z korzyścią dla siebie, rzecz jasna, ale jak można winić takiego uroczego konia? No nie można, absolutnie. Także chodź tutaj. Wyczyściliśmy ją tam, jak widzieliście, zadbaliśmy. Teraz czas po prostu na nas oparzyliśmy się, właśnie dlatego mówiłam, żeby nie siadać tutaj w takim kostiumie, no ale no trudno, spróbujemy raz jeszcze, uwaga, uwaga, na ostrożnie troszeczkę podpalić, bardzo dobrze i od razu sobie teraz coś upieczemy, może upieczemy sobie pieczoną rybkę, załóżmy, że jakąś tutaj złowiliśmy przy okazji, jak biegaliśmy w tym wąwozie i mamy po prostu co sobie zjeść, gdzie ta magia sobie biega, a niech sobie tutaj gdzieś biega, jak widzimy, je sobie trawkę preriową, także w razie co też na szczęście może tutaj z nami siedzieć. Ile nam zostało czasu? Do końca 40 23 minuty, słuchajcie, akurat zdążymy zjeść rybę i będziemy mogli pomalutku próbować raz jeszcze eksplorować jaskinię. Przynajmniej mam nadzieję, że tak się uda, że nie będzie to od nas wymagało, żebyśmy wrócili, co się wydarzyło. Ściśnięty żołądek, zjedzenie ryby, no bo jak wiemy, Emily przez chwilę miała fazę, że wydawało jej się, że jest syreną. Czy była nią, czy nie była, nie wiadomo. No i teraz tak naprawdę, jak widzimy, troszeczkę cierpi jedząc rybkę, ale da sobie z tym radę. Poczekajcie, wracając do tej jaskini, kierujemy się do morza mostu i jaskinia jest w dole, uwaga, uwaga, czy możemy ją zwiedzać, bo czas upłynął i będziemy mogli zwiedzać, super, ja sobie pozwolę tutaj tą Emily teleportować, żeby tak daleko nie szło, bo to długo by trwało i lecimy na zwiedzanie po raz drugi jaskini, jesteśmy gotowi, mam wrażenie, że tak, mogliśmy się skorzystać z toalety, no ale nic, trudno, zobaczymy jak to będzie i uwaga, znowu są te drzwi, kurczę, ostatnio one właśnie, te drzwi nas wywaliły, dobra, weźmy sobie wyjść, i uwaga, od drzwi bije aura tajemnicy, ale Emily woli minąć się szybkim krokiem. Wieski nie ma już więcej obszarów, które można by zwiedzić, dlatego czas ją opuścić. O nie, chyba dałam ciała. Ale możemy na szczęście eksplorować raz jeszcze, no czyli musimy spróbować się zmierzyć z tymi drzwiami. Okej, okay, w porządku, spróbujemy otworzyć. I uwaga, chyba nam się udało. Nie, znowu uruchamia pułapkę i ledwo uchodzi z życiem, jak dostać się do środka. Musi to być jakaś wskazówka. Ej, dziwne to. Dobra, słuchajcie, ja pozwolę Emilii wrócić do domu. Coś tutaj nie do końca gra. Kawał drogi jest przed nami. Zobaczcie, my musimy znowu iść tym wąwozem nocą. Myślę, że to już nie będzie takie przyjemne. Zobaczcie, o trzeciej w nocy jesteśmy tutaj sami. Jest jakaś taka dziwna mgła, która spowija to miejsce. Nie chciałabym być na miejscu Emilii, ale Emilii chyba się nie boi. Jedyna oczy myśli o tym, że ma pełen pęcherz biedna. Także słuchajcie, no widzimy się z nią, jak wróci już po prostu do domu i opowie Patrykowi o tej historii. I myślę, że następnym razem, Patryk, zważywszy na godzinę, o której wróciła Emilii, Więcej samej jej nie puści. I tutaj też będzie, będzie coś obok robił, ale na pewno nie pozwoli, żeby jego żona o takich godzinach zwiedzała takie podejrzane miejsca po prostu sama. Dobra, do zobaczenia u nich w domu. Emily gdzieś tam kroczy, tymczasem my zaglądamy, jak się ma Patryk, i zobaczcie trzecia 3.20. Za dwie godziny trzeba wstawać, żeby tutaj się prerwią zająć, a on siedzi i się niecierpliwi czeka na tą żonę, martwi się, bo wiecie, ona nie wysłała mu ani SMS-a, ani nic. Wyszła z domu, to chyba było około 15. Nie wróciła. Myślę, że dzisiaj może tutaj dojść do jakiejś delikatnej kłótni, bo no nie do końca jest to okej. Okay. Ona mogła chociaż zaznaczyć, tylko ona też właściwie, zobaczcie, no nie chce jej tłumaczyć, ale z drugiej strony ona nawet nie wiedziała, do której godziny ona tam będzie, że ta jaskinia ją pochłonie. Magia gdzieś tam ją odnalazła, ale no. Patrickowi na pewno się to nie spodoba, bo on po prostu na w świecie się martwił tutaj o swoją żonę. Poczekajcie, weźmy tutaj od razu, właśnie może coś złośliwego. Ja bym się chciała, żebyśmy się pokłócili. Podłe, poczekajcie, kłótnie, e, kłóć się. Nie, właściwie skrzycz ją. Ja wiem, że tak się nie powinno, ale emocje biorą w górę. On się cieszy, że ją widzi, ale z drugiej strony tak się martwił, gdzie ona jest, że w końcu musi dać temu gdzieś upus i jak widzimy, krzyczy na nią na ganku, że następnym razem ma albo powiedzieć, gdzie jedzie, albo z nim jechać, że on tutaj siedział i się martwił, że nie mógł nawet spać i że to jest niebezpieczne. Uwaga, nie lubi kłótni, no dobrze, no Emily może nie lubi kłótni, mówi, odpuść sobie, mogłabyś go właściwie przeprosić, bo szczerze mówiąc, no to była twoja wina. Eleganckie przeprosiny, choć powiedz mężowi, że jest ci przykro, że po prostu faktycznie, może nie powinna ona była drugi raz do tej jaskini iść, ale tak ją to skusiło, że wiesz. No i na przeprosiny może gdzieś tutaj coś mu zaproponuj, żeby go troszeczkę rozweselić. Twoja energia jest straszna, jutrzejszy dzień mnie przeraża. Chyba cały dzień będziesz łóżku, w łóżku, a my troszeczkę tutaj poglądamy. Gramy sobie Patrykiem, niech sobie Emilia nasza odpocznie, ale to wszystko już po prostu w kolejnym odcinku. Słuchajcie, zostawiamy naszą parę, dajmy im trochę prywatności. Ten dzień się kończy, ale dosłownie za pół godziny zaczyna się kolejny, także życzcie nam powodzenia, bo na pewno ten dzień nie będzie dla nas łatwy. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was już na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Miss Sims.